Witajcie na kanale Tanie Majsterkowanie. Dzisiaj taki temat trochę imprezowo-recyklingowy. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, jak po jakimś konkretnym grillu, zamiast wyrzucać butelki do kosza, zrobić sobie kilka fajnych lampek, to zapraszam na film. Jak widzicie, lampki mogą być zarówno zasilane sieciowo, jak i w takiej wersji unplugged, jak na przykład ta, czy też ta. Nie wiem, czy widać tego T-Lighta. Myślę, że widać. Można również pokusić się o przerobienie za pomocą jakiejś tam lampki solarnej i wtedy też może to służyć jako nasza taka lampka ogrodowa. Co będzie nam potrzebne do takiej przeróbki? Już pokazuję. Będzie nam potrzebny czajnik, dwie miski, jedna na gorącą, druga na zimną wodę, czyli no takie rzeczy, które każdy na pewno ma w domu. A oprócz tego ja w sklepie Banggood dokupiłem sobie również przyrząd do obcinania butelek, jak i taki zestaw 15 otwornic diamentowych w rozmiarze od 6 do 50 mm. Linki do tych dwóch produktów są dostępne w opisie, także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tam może sobie sprawdzić, jakie są warunki cenowe i ewentualnie opcje sprowadzenia tego do siebie, do domu. Z racji, że sposób używania tych otwornic wydaje się chyba oczywisty, skupmy się na razie na tym przedmiocie do obcinania butelek. Do otwornic wrócimy oczywiście w późniejszej części filmu. Jak wygląda obsługa tego urządzenia? Wykonany jest z blachy, ze stopkami podgumowanymi, także nie będzie nam się ślizgało. To jest dość istotne ze względu na to, że w momencie, gdy będziemy ciąć tą butelkę, no to tutaj musimy pewną siłę przyłożyć i wtedy akurat takie poślizgnięcie tego urządzenia nie byłoby wskazane. Oprócz tego w zestawie dostajemy taki startowy papier ścierny do szlifowania, później tego cięcia, które wykonamy, kluczyk imbusowy do regulacji oraz sznurek, który również można użyć już do tego końcowego etapu cięcia, aczkolwiek ja osobiście robię to troszeczkę inną metodą. Jeżeli chodzi o samą regulację tego urządzenia, to przede wszystkim musimy sobie ustalić, w jakiej odległości będziemy przecinać tą butelkę, bo zarówno możemy przeciąć ją na przykład w tym miejscu, aczkolwiek no to już jakieś tam specyficzne użycie musiało być, jakiś wazonik czy szklaneczka. Natomiast jeżeli chcemy zrobić lampkę, to przeważnie interesuje nas obcięcie samego dołu. Więc tutaj tą śrubkę musimy poluzować. Można sobie troszkę chwycić palcem. Podciągnąć maksymalnie do góry. I zablokować, tak żeby nam to nie uciekło. OK, trzyma się w tej chwili pewnie. I teraz jest jeszcze sprawa regulacji samego położenia tych rolek, ponieważ je w zależności od szerokości butelki można przesuwać lub odsuwać od siebie. Natomiast no ja już tutaj, żeby nie przedłużać tego filmu, wyregulowałem pod tą butelkę i teraz wystarczy, że ją przyłożymy właśnie do tego przyrządu, oprzemy tutaj o ten zderzak na końcu i zaczniemy obracać. Ok, sam proces obcinania przeprowadzimy na innej butelce, butelce od wina, a to ze względu na to, że butelki od piwa są ciężkie do obcinania, ponieważ one są tam przewidziane na ciecz z gazem i przez to to szkło jest jednak chyba minimalnie grubsze. Tak jak mówiłem, te rolki musimy sobie tutaj wyregulować pod rozmiar butelki, aż to zrobiłem wcześniej, za pomocą właśnie tych śrubek. I teraz wystarczy, że przyłożymy tą butelkę, przyciśniemy ręką, bo niestety będę zasłaniał, ale nie da się tego inaczej pokazać. I jak słyszycie, ten diament zaczyna nam tam piłować. Są różne teorie. Jedni mówią, że wystarczy jeden obrót. Ja osobiście staram się wykonać 2-3 obroty taką butelką. Jakoś wtedy lepiej mi to, szybciej później pęka. Ok. Tak jak widać, nacięcie jest zrobione. Dalsza część filmu to już czysta fizyka, czyli wlewamy tutaj wrzątek do tego czerwonego naczynia. Tam w tym niebieskim mamy z kolei zimną wodę i
O, troszkę nam się tutaj wylało. Musimy chwilkę odczekać, żeby ona nabrała temperatury, ta butelka, przed zanurzeniem zimnym. Warto w sumie to wszystko robić w rękawiczkach, ze względu na to, że nawet nie jakieś tam pęknięcie tego szkła, co ta temperatura, do której rozgrzewa się ta butelka, jest dość spora. Także teraz chwilkę poczekamy. Wylejemy do jakiegoś naczynia. Ups. I wsadzamy do zimnej wody. I tak samo do środka możemy również. Zimnej nalać. I taki manewr trzeba będzie kilka razy powtórzyć, zanim tutaj osiągniemy pożądany efekt. Spróbujemy jeszcze inną metodą. Różnych temperatur z dwóch stron. Nic to nie daje. W takim razie spróbujemy w tą stronę. Teraz wlejemy zimnej do środka. Niech się chwilę rozgrzeje. Aha. I to zdaje się była metoda ostateczna. Bo słychać było charakterystyczny stuk. Aczkolwiek niewykluczone, że trzeba będzie to jeszcze powtórzyć. O, nawet nie trzeba było. Tak, jak widzicie, butelka pękła. No, nie idealnie równo, tu jednak poszło jakieś takie pęknięcie w drugą stronę, ale da się to doszlifować. Ja zaraz pokażę jak. W 80% przypadków te butelki pękają w miarę prosto. I tak naprawdę jedyne co trzeba zrobić, to wziąć właśnie papier ścierny i tutaj wyszlifować trochę grzeb, po prostu żeby się nie skaleczyć. No niestety na potrzeby naszego filmu musiała się trafić jakaś pancerna sztuka, która pękła nie do końca równo. I z tego względu no, zwykły papier ścierny niestety już sobie tutaj nie poradzi. Będziemy musieli użyć tej szlifierki taśmowej, żeby ją oszlifować. Z góry no, tradycyjnie możemy zrobić klosz do lampy takiej stojącej czy też wiszącej. Natomiast z dołu ja już tu nie chcę demoralizować młodzieży dalej, także powiedzmy, że nie będziemy robić popielniczki. Co zrobimy z tego pojemnik na słonecznik? Tego, że z tą nieszczęsną pancerną butelką tego szlifowania będzie jeszcze sporo. Ja już końcówkę montażu pokażę na tej gotowej, którą robiłem kilka dni temu. Jeżeli chodzi o te spody, no to mamy takie naczynko, to jest dokładnie od tej butelki, to jeszcze od jakiejś tam innej. Na co je wykorzystamy? No to już tylko nasza wyobraźnia jest ograniczeniem. Ok. Natomiast tutaj tak naprawdę wystarczy, że na końcu kabla damy oprawkę. Przesunę troszkę. Normalnie ją zarobimy. Korek przewiercimy wkrętarką. Też oczywiście kabel musimy wcześniej sobie przez niego przełożyć. I tak naprawdę ten korek nam tu się ładnie blokuje. Podciągamy tą oprawkę do góry. Korek jeszcze troszkę wciskamy, żeby nam trzymał. I sprawa jest gotowa. Końcówka kabla, w zależności od tego, czy lampka ma być jako lampka stojąca, czy też jako lampka wisząca, to albo obrabiamy, jak w tym przypadku, wtyczkę, albo na przykład zostawiamy drut i wkręcamy ją gdzieś tam do kostki. I tak temat okrągłych butelek można uznać za zakończony. Natomiast w tej chwili zapraszam na drugą część filmu, czyli obróbkę butelek kwadratowych. Co w takim razie zrobić, jeżeli jesteśmy entuzjastami szwakockich napoi i głównie mamy takie prostokątne butelki? No można próbować oczywiście je obciąć, dokładnie tak samo jak pokazywałem w przypadku tych okrągłych. Aczkolwiek ze względu na to, że na tych krawędziach
to naprężenie będzie inne niż na tych płaskich elementach, ze względu na choćby grubość szkła, to przeważnie się to kończy pęknięciem tej butelki. Dlatego bezpieczniej jest przerobić taką butelkę na lampkę na T-Lighty, czy też inne świeczki. Ja mam tutaj taką, no nazwijmy to, unikatową butelkę, którą właśnie teraz będziemy przerabiać na taką lampkę na T-Lighty, a czy nam się to uda, no to zobaczycie sami. Do wykonania otworu będzie potrzebna nam oczywiście ta otwornica, która była wcześniej omawiana. Również warto wyposażyć się w rękawiczkę, żeby tą butelkę jednak trzymać pewnie i nie narazić się na jakieś pokaleczenie w momencie, gdyby okazało się, że jednak nam pęknie. Tak więc przystępujemy do demontażu stelaża. No, to była chyba najprostsza część tej całej operacji. I teraz musimy ustawić tą wiertarkę. Ok, a więc montujemy tutaj tą otwornicę naszą. Obroty wiertarki ustawione są na minimum, to jest w tym przypadku 500 obrotów na minutę. No ważne, żeby sprawdzić, czy nie ma nadmiernego bicia, no ta wiertarka niestety do demonów dokładności nie należy. Dlatego też butelkę stawiamy bez żadnego imadła, po prostu no lepiej już narazić się na jakąś niedokładność w tym otworze, niż tutaj na zakleszczenie tej butelki i później rozbijanie jej właśnie tym wiertłem, co może doprowadzić do pęknięcia. Warto sobie podnieść to maksymalnie do góry, ten stolik, tak żeby ta gilza prowadząca była minimalnie wysunięta. To też w jakiś sposób nam tam powinno to bicie zredukować. No i otwór wykonać najlepiej tak, żeby nam było po prostu łatwo później tą świeczkę wstawiać na dno. Aczkolwiek no też unikać jakichś takich załamań, bo tam są różne właśnie naprężenia i przez to może nam to pęknąć. Dobra, no to rozpoczynamy. Uda się lub nie. Przerwałem na chwilę, żeby założyć słuchawki, bo ten odgłos no, nie jest najprzyjemniejszy. Czuwała nad nami opatrzność, bo to zaklinowanie na koniec mogło mieć fatalne skutki, ale udało się przewiercić. Teraz nie pozostaje nam nic innego, jak wziąć papier ścierny i delikatnie po prostu tutaj to wyszlifować.
Ja teraz postaram się zrobić jeszcze jeden taki nawiet, żeby pokazać, że nie taki diabeł straszny. Tym razem już zupełnie krajowa produkcja. Tutaj też musimy starać się wybrać takie miejsce, żeby nie było jakichś zagięć. Otwornica jest troszkę mniejsza, może będzie też miała mniejsze bicie. Tak wygląda przynajmniej, że jest. I tutaj poszło zupełnie sprawnie. No niestety coś z tamtą największą średnicą jest nie tak. Tutaj bez żadnych już przygód udało nam się to ładnie rozwiercić. Gdy już nasz otwór jest wstępnie oszlifowany, tutaj no jeszcze wymaga troszeczkę pielęgnacji, nazwijmy to w ten sposób. Nie pozostaje nam nic innego jak zapalić świeczkę, tak w przypadku tej małej butelki. O czym musimy pamiętać? Przede wszystkim, że nie może być tutaj zakrętki, bo ona nam się stopi, tam jednak jest dość spora temperatura. I druga sprawa to jest taka, że w takich butelkach, które powiedzmy no mają jakąś tam wartość i raczej nie są zbyt często na naszych stołach, no to warto zastosować jakąś podstawkę. Najlepiej z czegoś niepalnego, także może nie tak jak w tym przypadku ze sklejki. I na tym dopiero umieszczamy naszą świeczkę. Ja tu znowuż tak robię troszeczkę niewygodniej, w niewygodnej pozycji. I teraz, jeżeli nie mamy takiej specjalnej długiej zapalniczki, no to możemy się posłużyć jakąś drugą świeczką, tak żeby zapalić i w tej chwili móc się cieszyć jakimś nastrojowym światłem. Szczególnie podczas wieczoru na dworze. I w ten sposób, korzystając z ciepłych wieczorów, można zbierać surowiec na kolejne butelki. Dobranoc.